Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na spotkaniu z panią Małgorzatą Gwiazdą Elmerych, autorką książki Instrukcja obsługi matki. Panią Małgorzatę już gościliśmy w naszej bibliotece wspólnie z wydawnictwem Forma wtedy na promocję książki Toto, a tym razem zupełnie inna książka wydana przez krakowskie wydawnictwo Impuls. Witamy serdecznie, zapraszamy, tak jak już wspominałyśmy wcześniej, do udziału w dyskusji. Nasz dzisiejszy gość jest dziennikarzem, jest pani dziennikarką, pisarką, pedagogiem też, coachem, coachem. Tak. No i przede wszystkim mamą, bo z tej okazji też się spotykamy. Więc wiem, jakie były kulisy powstawania książki. Książka powstała na konkurs, tak? Coś więcej nam pani może o tym powiedzieć? Sezon wakacyjny był, tak? To jest zawsze taki moment, kiedy trochę w mojej pracy takiej tej podstawowej jest luz, bo szkoły nie pracują, dziennikarze też mają sezon ogórkowy. I mój kolega podesłał mi takiego linka, mówi: Gośka, siądź, zobacz, co to jest. No i poczytałam sobie różne kategorie wiekowe dla dzieciaków małych, też dla nastolatków. I kategoria wiekowa, która mnie zaintrygowała, w której była akurat moja córa 10-12 lat. Mówię, okej, jest to trudny taki wiek, bo to już nie dziecko, zaczyna się kształtować, już tu ma swoje pomysły na życie, stawia pierwsze weto rodzicom, a jeszcze nie nastolatek, który może spokojnie powiedzieć, że ma jakąś filozofię, że coś wyznaje, że o coś mu w życiu chodzi, więc postawiłam to sobie jako wyzwanie. Oczywiście gdzieś tam pojawiła się myśl, że może bajka, może coś, może jakieś w stylu Siesicki, bo to moje pokolenie. Ale okazało się, że nie. I pomyślałam sobie, że taką fajną przygodą, czy też fajnym momentem, kiedy ja doświadczałam swojego macierzyństwa, to, że moje dziecko pokazało mi zupełnie inny świat. Pokazało mi świat swoimi oczami. Oczywiście każdy z nas, wiadomo, był dzieckiem, każdy z nas przechodził to, każdy z nas wiedział, jak to się, jak wkurzyć matkę, jak wkurzyć ojca, co zrobić złego, i moje dziecko też doskonale to potrafiło. I te wszystkie takie elementy poskładały się w całość, że pomyślałam sobie, ok, to będzie coś w rodzaju dialogu między moją małą, bo wtedy mówiłam do niej mała, teraz mi czasami jeszcze pozwala. A mała jak ma na imię? Małgosia, czyli tak samo jak Niemiczka. Ja, żeby było prościej i żebyśmy się nie myliły i nie wymyślały innych imion. I ten dialog powstał. Tam są rzeczy, które włożyłam w moje dziecko, albo w usta mojego dziecka, albo wcześniej, jak ona jeszcze występuje w książce jako niemówiące dziecko, albo niemówiące cywilizowanym językiem. Ale myślę sobie, że nie jestem daleka od tego, co rzeczywiście w głowie jej działo się w tamtych czasach. I myślę sobie, że mówiłaby dokładnie, może nie dokładnie, ale mówiłaby tak samo, jak tam jest napisane. I ona też była pierwszą recenzentką, jedną z pierwszych recenzentek tej książki. Powiedziała: mama, to jest za trudny język. Miała wtedy 12 lat. A domagała się jakichś wykreśleń, poprawek? Nie, chociaż teraz jak po raz kolejny sięgnęła tą książkę, jak przyszła z wydawnictwa, mówię: zobacz, ona tam przyjrzała pierwsze strony. Mówi: nie pamiętam. Kilku rzeczy nie pamiętała i sobie odświeżyła w tej książce, ale też odkliknęło jej się w głowie i zaczęła mi przypominać pewne rzeczy, które ja już mimo wszystko nie pamiętałam. Wydawałoby się, że matki z sercem do dziecka, że będą pamiętać dokładnie wszystko. Ja przyznaję, że czytając też właśnie znalazłam wiele analogicznych sytuacji związanych z wychowaniem mojego syna, już dorosłego, bo mam 22 lata. I też właśnie te nieporozumienia językowe, jakże śmieszne, także mówię, tak sobie cofałam się i przypominałam sobie historię z naszego takiego rodzicielstwa, z mojego bycia z moim synem razem. Bo to, więc też macie takie jakieś swoje klucze słowa, które gdzieś tam przetrwały przez lata, albo jakieś kody? Ależ oczywiście. Nie będę mówić publicznie, jakie ma przezwisko, ale czasami też tak mówię do niego, pomimo tego, że jest dużo. Tak? Mm-hmm. Więc to są tylko takie nasze wyrażenia. Dokładnie tak. Bo my się potrafimy w tym odnaleźć. Ja myślę, że Państwo też macie ze swoimi dzieciakami taki klucz, takie kody, które funkcjonują. Ja na przykład cały czas mówię do mojego dziecka, tak jak powiedziałam, mała, chociaż ona już mnie przerosła zdecydowanie, ale cały czas jest mała. Tak zostawia pewnie. A to tak jak z moim synem było, Kubuś, tak, ma Jakub na imię.
I on mówi do mnie w sklepie: mamo, nie mów do mnie Kubuś. Ja mówię: dobrze, Kubuś. Kubuś miał 19 lat wtedy, czy 18. No, no niestety, no Kubuś jest koniec dla mamy. Tak zawsze będzie, prawda? Tak jak dla pani mała. Mała, tak. I tak będzie. Gdy zabrałam się za czytanie pani książki, tylko miałam zacząć, tak stwierdziłam, że instrukcja. Mam instrukcję, drodzy państwo. Instrukcje sprzętów są teraz też skomplikowane. Odkurzacz, rower, blender, umiem to obsługiwać, matka, wszystko. No właśnie, instrukcja obsługi matki. Dla kogo jest ta książka? Bo tak już rozmawiałam z koleżankami, bo podczytywałyśmy ją sobie wcześniej. Czy to jest książka dla matki, która chce obsługiwać swoją mamę, tak? Już jeszcze bardziej starszą od siebie. Czy dla nastolatki, czy dla nastolatka do obsługi własnych rodziców? Czy ojcowie też mogą ją przeczytać? Dla kogo jest ta książka? Bo zdania są podzielone i do końca właśnie nie wiemy, a może czytać ją wspólnie? To ja zanim odpowiem, to zapytam, a jak pani to odczuła? Dla kogo? Jako mama dorosłego syna czytam sobie ją, zresztą czytałam ją, uśmiałam się wielokrotnie, z taką z nostalgią gdzieś tam, z rozrzewnieniem, wspominałam nasze wspólne chwile. Więc no po prostu przypominałam sobie, jak to było. I w zasadzie wszystko, oprócz podkradania kosmetyków, chociaż no tak. Nie, perfumy mi podkradł. Tak, no to było takie nasze wspólne. Więc nie wiem, no, gdybym dała mojemu synowi i kazała przeczytać właśnie, bo państwo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Rozdziały są krótkie, 22 tak naprawdę rozdziały, pisane z dwóch perspektyw, z perspektywy mamy i z perspektywy córki. A na końcu jest zawsze taka formułka z instrukcji obsługi. Zasada numer 1, 2, 3, 4. I zasada jest w ramce i zasadę określa nastoletnia córka. Dokładnie tak. I to jest jej perspektywa. I oczywiście pierwsza myśl była taka, ale się do niej nie przywiązałam, od razu zaznaczam, żeby tak jak zgodnie z ideą konkursu, żeby to było dla nastolatków. Tak? Czyli nastolatku poczytaj, zobacz, wiedz jak rozmawiać ze swoim rodzicem, jak rozmawiać ze swoją matką. Matka wiadomo, bo ja matka jest tylko jedna, ja jestem matką, więc pisałam ze swojej też perspektywy i ze swoich doświadczeń, ale ten krąg w miarę pisania, w miarę rozwijania tematu, przypominania sobie pewnych rzeczy, przypominania sobie pewnych ludzi, których włożyłam, bo to są autentyczne postaci, które są w mojego życia i w życiu mojej małej. Więc jestem przekonana, że ta książka jest tak do tak zwanej szerokiej publiczności, czyli na pewno dla nastolatków, żeby oni sobie ją przeczytali i zobaczyli, że naprawdę słowo kocham to jest słowo klucz. Jak mówisz kocham ci mamo, kocham ci tato, masz załatwione wszystko. Z mniejszym lub większym fochem, w zależności od tego, jak bardzo był zaawansowany konflikt między wami, ale bez wątpienia jest to słowo klucz. Jeśli jest powiedziane szczerze, ja zawsze mówię, że po prostu miękne jak wosk, tak? Ostatni raz to zdradzę. Moje dziecko powiedziało mi kocham w zupełnie takiej sytuacji zakupy. Jakiś makaron wyciągam z półki, moje dziecko gdzieś tam ze swoją koleżanką w tym sklepie krąży, podchodzi do mnie i mówi kocham cię mamo. I ja tiu, po prostu odpadam, ten makaron wypada z rąk, bo to jest nieprawdopodobne. I właśnie jak nastolatki sobie poczytają, albo jak sobie poczytają o tym, że można posługiwać się językiem i że rodzice się czepiają z jakiegoś powodu, że nie mów, tu jest akurat przykład w książce ty dał, nie ty debilu, ty pedale, przepraszam za takie określenia, ale to jest ten język, który funkcjonuje w ich środowisku. I można o tym języku powiedzieć, obrazić się na przykład na dziecko, że używa takich słów. Można wrzeszczeć, można wprowadzić kary, zabrać kieszonkowe. Można tłumaczyć, co z tym słowem zrobić, dlaczego nie warto tego słowa używać. I oczywiście może dotrze od razu. Ja walczyłam i do tej pory zresztą walczę. Wówczas było to bardzo trudne, żeby to słowo, akurat dosyć dużo dyskusji poświęciłyśmy na temat Downie, żeby to słowo gdzieś tam zaczęło funkcjonować w taki sposób, jaki jest określany. Natomiast no, dzieciaki posługują się tak po prostu tym słowem. Podobnie się dzieje w kwestii, nie wiem, chociażby homoseksualizmu czy geja. Jest to ulubione słowo, znaczy było wówczas ulubione w tym środowisku. I dyskusja na temat tego słowa, rozmowa na temat tego słowa, mam nadzieję, że przyniosła jakieś efekty. Ja się pewnie o tym przekonam za, nie wiem,
dwa dni albo za 20 lat. Natomiast chciałabym, żeby z tej książki właśnie nastolatek sobie wyciągnął, że te dyskusje, te słowa, te czepianie się rodziców, to, że oni są tacy upierdliwi, tacy pewnie tak samo było u pani, tak? Czepianie się o wszystko, o porządek w domu, o punktualność, o całe mnóstwo rzeczy, że to po coś jest. I w tej książce jest to przedstawione i w tej książce, mam nadzieję, jest to przedstawione w sposób zabawny. Tak przynajmniej moja druga recenzentka ważna, przyjaciółka powiedziała: o, Gośka, ty nawet tutaj jesteś zabawna w tej książce, więc bardzo mnie to cieszy. Potwierdzam, tak. Więc zupełnie inny charakter. To nie jest moralizatorstwo. Nie. Ja tam odnajdowałam siebie, ale nie byłam stawiana gdzieś tam, przywoływana do porządku, stawiana do pionu. Tak jak wspominała pani o tym słowie, o zwrocie bardzo ważnym, kocham cię. To nie było używane w kontekście manipulowania też matką. Nie, tylko takie szczere powiedzenie, żeby nie bać się mówić o emocjach, nauczyć dziecko mówić o własnych emocjach, wyrażać je. Zresztą temu też służą, no nie tylko książki takie jak ta, którą pani napisała, ale też wszelkie warsztaty. Ja przyznaję, że byłam kiedyś, no mój syn był nastolatkiem, Boże, albo ja zwariuję, albo on. Coś trzeba z tym zrobić, z tym bałaganem w pokoju, nie wiem, państwo pewnie też to mają, prawda? Jak państwa dziecko nie ma bałaganu w pokoju, to okazuje się, że jest w tych chyba kilkunastu procentach, które nie bałaganią, bo cała reszta bałagani. Ja mówię, o co chodzi? I zapisałam się na warsztaty dla rodziców nastolatków. I okazało się, słuchajcie, że w kręgu siedziało ileś tam osób i wszyscy mieli takie same problemy jak ja. Ja mówię, kurczę, to ja jestem normalna, moje dziecko jest normalne, to tak się dzieje. Moje dziecko nie chowało brudnych talerzy pod kołdrą. Jest dobrze, nawet jest dobrze. I nabrałam takiego spokoju. Są szkoły dla rodziców. Też o tym się coraz więcej mówi. Sięgamy po poradniki, korzystamy z pomocy specjalistów, nie wstydzimy się tego. I chyba też o to chodzi, prawda? Zdecydowanie tak, ale też to już trochę takie doświadczenie z moich warsztatów, które prowadzę w szkołach z nauczycielami. Coraz częściej spotykam się z taką opinią, że trudniej się rozmawia, po pierwsze z rodzicami, ale też trudniej się rozmawia z dzieciakami. Że ta komunikacja między nauczycielem a uczniem, ale tak naprawdę dzieciakiem, nastolatkiem, drugim człowiekiem jest coraz trudniejsza. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to oczywiście ta taka zmiana technologiczna, jak to nazywam. Tak? Dzieciaki w tej chwili trochę żyją w innym świecie. Tak, a my do tego świata gdzieś tam się próbujemy dostosować i gonimy, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, która wynika, i to pewnie na warsztatach też przegadaliście, brak czasu dla naszych dzieciaków. Tak? Brak czasu na to właśnie, żeby razem pójść przegadać pewne rzeczy, nie pójść na basen, pójść nawet na spacer. Ja mam akurat ten komfort, że moje dziecko zaraziło mnie swoim hobby, więc spora część rzeczy, które przegadujemy, które mnie nurtują albo ją, to jest w drodze na ten wyjazd, na to, żeby moje dziecko jeździ na koniach, więc jest taka okazja, żeby to przegadać i też o tym pogadać, więc ten czas jest szalenie istotny. Też taka rzecz, która u mnie z kolei się pojawiła w szkole dla rodziców, bo oczywiście też jestem, mówię, oho, urodziło się, trzeba coś z tym zrobić. To jest... Wyhodować czy świadomie właśnie wychować, nie? No, to jest pytanie, bo mój ulubiony reżyser Woody Allen, taka rzecz jeszcze, która mi utkwiła bardzo, bardzo dawno temu, którą słyszałam w jednym z jego filmów, on powiedział tym swoim sarkastycznym humorem, że to jest najgorsze, co można zrobić, powoływać dzieci na ten najokrutniejszy ze światów. I myślę sobie, że trochę w tym prawdy jest, tak? Bo nie ma chyba, niewiele rzeczy jest tak prostych, jak zrobić dziecko. Przepraszam za dosadność określenia, tak? Fajna, przyjemna sprawa jest dziecko, ale potem jak sobie, ja przynajmniej uświadomiłam, nie jak państwo, ale jak sobie uświadomiłam, że kurczę, to jest drugi człowiek. To jest ktoś, kto będzie miał swoją filozofię życiową, kto będzie miał swoje wartości, swoje pomysły, swoje znajomości, swoich przyjaciół. Być może zdobędzie Nagrodę Nobla. Kochanie, mamusia liczy na ciebie. Być może, nie wiem, zdobędzie największy, osiągnie jakiś sukces, nie wiem, wynajdzie szczepionkę na raka. I gdzieś tam w tych naszych głowach zawsze się to układa. I teraz wracam do moich warsztatów Szkoły dla Rodziców.
kiedy na pierwszych zajęciach pani instruktorki zapytały, co chciałobyś dla swoich dzieci? No i co się pojawia w głowie? Co państwo byście chcieli dla swoich dzieci? Słucham. Jakiś pomysł. No i my rzucaliśmy. Szczęśliwy ludzi. Szczęśliwy ludzi. Później jak pomoże. Aha, a jeszcze jakieś pomysły? Zadowolenie z siebie samych. Okej, okay, aha, jeszcze? No, my na naszych zajęciach rzucaliśmy, żeby był lekarzem, żeby miał dobre, dobrą szkołę skończył. To nie przenoszenie swoich właśnie aspiracji, tak, albo niespełnionych marzeń. Dokładnie tak. I gdzieś tam po tych milionach pomysłów spisanych na flipchartach nie pojawiło się to, co powiedziałeś, wiesz? Bo nie pojawiło się i panie instruktorki tak siadły nad tą naszą grupą 20 osób i mówią, a nie chcecie, żeby wasze dziecko było szczęśliwe? Także strasznie się cieszę, że dlatego, że mam nastolatka już takiego, prawie 19-latka. A gdzieś chodziła pani na jakieś warsztaty? Tak, tak. A, no to właśnie, nie zdefekt. Poszłam późno, syn wtedy chyba kończył gimnazjum, czy na początku liceum. I trochę już miałam dosyć, tak? Bo zaczęło się tak, ja wiem, w drugiej gimnazjum, już takie różne... To tak jak u mnie, tak. Fochy i cudawianki i myślę, no chyba nie przetrzymam, jak to się skończy około 19 czy 20, to nie wytrzymam tyle lat. I stwierdziłam, podobnie tak jak pani mówiła, że ja osobiście stwierdziłam, że jestem chyba nienormalna, albo moje dziecko jest chore, albo ja, tak? I nie dam rady. Ale no, na zajęciach się właśnie okazało, że proszę bardzo, jest nas setki i tysiące. A to daje też siłę, prawda? Tak, to poczucie, jest łatwiej, że jest łatwiej to znieść i może człowiek się tak nie denerwuje na to dziecko i wiele rzeczy odpuszcza, bo wie, że one są normalne, mimo że to samemu się takim nie było i nie rozumie się tego, tak? Ale wie się, że to jest normalne i trzeba to po prostu przetrzymać. Dokładnie, dokładnie tak. Czasami zacisnąć zęby, moja przyjaciółka mówi, jak ona to określa, przetrwać i nie zabić. Tak. Więc trochę tak to, takie momenty są, że ma się ochotę udusić i to są takie momenty, kiedy się traci cierpliwość rzeczywiście. Traci się cierpliwość. Nawet nie wiem, jakby tutaj stanęła Matka Teresa, która by miała 6 dzieci i powiedziała, nie, ja nie tracę cierpliwości, jestem Matka Teresa. Nie uwierzę. Są momenty, że po prostu psychika wysiada. Nie ma takiej możliwości. Gorszy dzień, niewyspany człowiek, dziecko, które nie chce przyjąć lekarstwa, a ty wiesz, że to jest jedyna szansa, żeby nie ta mega angina ustąpiła. Uff. No tak, to trzeba cały czas powtarzać, że ja to będę powtarzać i właśnie ta książka jest między innymi dlatego, żeby powiedzieć, to nie jest misja, to jest, jeśli już, to jest przygoda towarzyszenia w rozwoju drugiego człowieka, tak? To jest towarzyszenie temu drugiemu człowiekowi, bo ja nawet gdybym nie wiem, co zrobiła, to ona nie będzie taka jak ja, nie będzie taka, jak sobie wymarzyłam. Będzie po prostu niezależnym, fantastycznym bytem, tak? No i fajnie, jakby była szczęśliwa, nie? Wychowanie takie w poczuciu też wolności, prawda, młodego człowieka, że może zrobić co chce. To jest bardzo trudne, bo tak ciężko jest po pierwsze odciąć pępowinę, to też jest bardzo ważne. Po drugie chyba tak sobie myślę, spełnienie tych wszystkich oczekiwań społecznych, tak, muszę być idealną matką, nie wiem, żoną, pracownikiem. Ja jestem kobietą i mam prawo do tego, żeby mieć gorszy dzień, ale tylko umieć to zakomunikować. To takie teoretycznie jest bardzo wszystko proste. Prawda? Że tak? Tak. Ja na przykład obserwuję u siebie, że wyciągam klucz stosowany przez moją matkę. Jak było coś nie halo, jak coś, nie wiem, przeskrobałam, byłam wina, bo moja matka robiła klasyczny foch, nie odzywam się do dziecka przez kilkanaście godzin, dni, różnie, w zależności od tego, jaka była przewina. Ja niestety zauważam, że ten rodzaj komunikacji, jeśli to można nazwać komunikacją, oczywiście stosuję, oduczam się tego, ale stosuję przy mojej córce. I wiem, że to nie jest fajne, bo ja wiem, jak sama to odbierałam. Bo my to przenosimy zupełnie nieświadomie, te wzorce gdzieś tam właśnie z naszych relacji z własnymi matkami. Mamy to znowu. Jesteśmy złe, prawda? Wtedy ja tak przynajmniej też mam. Ja to widzę, że ja robię dokładnie to samo, jestem zła na siebie, że to robię, bo nie chcę. I tym bardziej się zapętlam. Dokładnie, a oduczyć się tego, cofnąć ten krok do tyłu i powiedzieć, no nie tak, nie o to chodzi, tego nie chcę, tak? Bo znowu przychodzi mi to do głowy, co będę powtarzać pewnie za każdym razem, jak mantrę, tak? To jest towarzyszenie, to jest tylko albo i aż towarzyszenie. I pozwalanie też na błędy?
Ależ oczywiście. Bo to też wyrzut, jak przegaduję trudne sprawy z moją przyjaciółką, mówię, trudne sprawy związane z wychowaniem, bo ona ma troszkę starszą córę, więc mniej więcej przechodzimy to samo i ona oprócz hasła mówi: Gośka, przetrwać, nie zabić. To też zwróciła mi na jedną uwagę ostatnio, wręcz potraktowała to jako wyrzut, bo ty chciałaś, użyła czasu przeszłego, żeby twoje dziecko miało wybór. Zamiast powiedzieć stąd dotąd, to dałaś jej taką szeroką gamę i niech ona sobie wybiera. I teraz masz. Zrobiła mi z tego wyrzut. Oczywiście trochę w żartach, natomiast to każdy pedagog, każdy trener, każdy rodzic po szkole rodziców będzie wiedział, że dziecku trzeba stawiać granice. Niezależnie od tego, czy ma 2 lata, czy ma 22 lata, jeśli jeszcze chce z tego skorzystać, musi wiedzieć, że jest granica, że można bardzo dużo i te granice, tak jak w moim przypadku mam nadzieję i w przypadku mojego dziecka, te granice są dosyć szerokie i staram się nie narzucać jej pewnych rzeczy, chociaż oczywiście określam to, co chciałabym, żeby włożyć to do jej wartości. A są granice, które można dać stąd dotąd i się tego absolutnie trzymać. Czy to jest pomysł na szczęście? Nie odpowiem, bo odpowiedź nie jest prosta, bo każdy z nas ma święte hasło, każdy z nas ma inaczej. Dla jednego będzie to idealna sytuacja, dla kogoś innego, kto się będzie dusił w tych ramach, absolutnie nie. Będzie potrzebował czegoś zupełnie innego, będzie potrzebował czegoś szerszego, bogatszego. Przychodzi mi do głowy to też ze szkoły dla rodziców i to jest też taka fajna metafora, którą ja sobie bardzo często przywołuję w sytuacji, jak widzę, że moje dziecko jest i utwierdzam się w przekonaniu, że to jest absolutnie niezależny byt. Panie trenerki, panie instruktorki zawsze mówią, to co włożysz, dziecko to jest walizka, albo życie dziecka to jest walizka i to co ty wkładasz jako rodzic do tej walizki, tak? Wartości, właśnie, nauka. Co pani wkłada do tej walizki? Prawdę, dobro, sprawiedliwość, miłość, szczęście. To są moje wartości, które chciałabym, żeby moje dziecko przejęło. Ale nie mam na to wpływu, czy ma przejmie, czy nie. Czy będzie dla niej to ważne, czy nie. Spory, które toczymy na temat tolerancji, to jest akurat przy okazji uchodźców, tak? Pojawiają się takie dyskusje teraz najczęściej. Jestem człowiekiem, który wszędzie, multikulti dla mnie to jest po prostu mój pomysł na życie. Tak świat powinien być ułożony. Moje dziecko ma inny pogląd na tą sytuację. Teraz na razie jeszcze nie ma, nie bije mi się na noże, ale mi jest bardzo trudno zaakceptować jej pogląd. Ja widzę, jak ja się z tym zmagam, w ogóle robię oczy, że można mieć taki inny i w ogóle inny pogląd niż ja, tak? Ale też z drugiej strony próbuję się uczyć z szacunku dla jej poglądu. Tak? No, jest inny, okej, nie mój, ale jest jej. Ja staram się szanować. Ale potrafi też go pewnie uzasadnić. Z tym różnie bywa. Stara się, tak. Na pewno stara się, tylko jak ja używam argumentów, jak tutaj często w książce zresztą piszę, robię wykład ze slajdami, z poglądami, z ulotkami, dialogi przywołuje autorów, to i to są moje argumenty, no moje dziecko potrafi powiedzieć jednym cennym zdaniem i ja wtedy koniec dyskusji, no po prostu co. Ale to chyba też na tym polega, żeby nasze dzieci były mądrzejsze od nas. Bo to tak jest, prawda? Te kolejne pokolenia są mądrzejsze, potrafią szerzej patrzeć, inaczej. Nie zawsze nam się to podoba. Tak, ale tutaj moje ulubione słowo ale. Myślę sobie, że spokojnie przy wychowaniu, przy rodzicielstwie, przy takim dialogu, który się toczy, niezależnie od tego, w jakim wieku jest dziecko, ta relacja mistrz-uczeń jest taką relacją, którą można spokojnie przenieść do relacji dziecko-rodzic. Ojciec, syn, babcia, wnuk, bo to ta książka, tak jak zaczęłyśmy mówić, ona jest naprawdę dla każdego. Jestem przekonana, że każdy znajdzie tutaj, oprócz chciałabym dobrego humoru, znajdzie tutaj dla siebie tą relację, jaką tworzy z dzieckiem. Tak? To jest moja relacja i mojej córki, ale też jak przeczyta to ojciec, znajdzie swój klucz do swojego dziecka, jak przeczyta to dziadek, nawet wujek. Ja czasami, jak obserwuję moich znajomych, którzy opowiadają o swoich kuzynach, siostrzeńcach, mówię, kurczę, to jest ta relacja, która wydawałaby się zastrzeżona tylko i wyłącznie dla rodzic dziecko, a ona wcale taka nie musi być, tak? To
to wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteśmy blisko siebie, jak chcemy być bardzo blisko siebie. I to można spokojnie przenieść i wykorzystać. To są takie klucze. Mój znajomy został świeżym dziadkiem. Jak ja czasami słyszałam, jak on nie zna tej książki, ale jak opowiadał wręcz takimi cytatami, które ja tutaj matka do swojego dziecka opisałam, i on wykorzystywał wręcz te same zwroty, te same emocje, które grają. Dziadek do wnuka. Przepięknie opowiadał o swoim wnuku, ale tak jak mówię, takimi wręcz kluczami, które są, wydawało się, zastrzeżone dla matka-dziecko, matka-córka. Zresztą żyjemy w takich czasach, kiedy nie wszystko jest tak oczywiste i ten model tradycyjnej rodziny bardzo się zmienił, więc nawet są dzieci z rodziny patchworkowe, dzieci z poprzednich związków i te relacje też są bardzo różne, więc chyba warto sięgać po książki, warto rozmawiać, żeby tych błędów było jak najmniej. Tylko to chociaż nie da się uniknąć. Nie, ale młodzieć się z rzeczą ludzką, absolutnie. Ja to też powtarzam. I to zresztą, co w zaproszeniu, jak Państwo, mam nadzieję, przeczytaliście na to spotkanie, było napisane, że to, co możemy dać dzieciakom, jedna z wartościowszych rzeczy, i jestem przekonana o tym, i też będę tego bronić, jeśli będę musiała, to na miecze. Pokażmy, że jesteśmy niedoskonali. Tak? Pokazujmy to, że mamy swoje wady, że czegoś nie wiemy, że czegoś nie potrafimy, bo wtedy dziecko wie, że po pierwsze nie ma takich ludzi, ale też wie, że może iść do tej doskonałości, żeby stawiać sobie wyzwania, żeby pokazywać, że można dalej, lepiej, wyżej, i że to jest właśnie fajne. Tak? Ja jestem człowiekiem, który stara się nieustająco podwyższać swoje kwalifikacje, więc co jakiś czas biorę jakiś kurs, szkolenie, studia i tak dalej, i tak dalej. I był taki moment, kiedy moje dziecko mówiło, kurde, znowu? Więc okej, okay. Ale też mam nadzieję, że dzięki temu przekonam ją albo pokazuję jej, że można, tak? Że warto pójść gdzieś dalej. Dyskusja na temat tego, na jakim etapie skończyć edukację. Oczywiście ja ją widzę, jak ma profesorę na Oxfordzie, ale ona potrafi mi powiedzieć i w pewnych momentach powiedzieć, mama, ale ja mogę pracować na kasie. Dla niej to jest, bo ma taki pomysł na życie, dla niej to jest ten moment, kiedy jej się nie chce. I ja to z bólem serca, oczywiście, ale przyjmuję do wiadomości. Tak? Na dziś. Jeśli nie chce się uczyć, to ja nie wejdę w jej buty, nie zwiążę ją, nie zaniosę, nie wiem, do szkoły, ucz się, bo jej nie wtłoczę tej wiedzy do głowy. Jeśli nie zrobiłam jej potrzeby nauki, rozwoju, doskonalenia się, dokształcania się, w ogóle rozwijania się w takim czysto ludzkim względzie, no to siłą nic się nie zrobi, tak? Tylko przez przykład. I przez bohaterów mojego życia, i mówię, patrz, są ludzie, którzy przychodzą, czytają książki, tak, na przykład. Więc to i też mam świadomość, i to też trzeba było w pewnym momencie przejść, że nawet jak mi się wydaje, że mam patent na rację, no to co z tego? Ona ma swój patent na rację, ona ma swój pomysł i tylko dialog, tylko przykład. Siła, jestem przekonana, że siła nie. Jestem przekonana, że słynny klaps, nas rodzice bili i zobaczcie, co ze mnie wyrosło. Jestem przekonana, że to jest jedna z gorszych rzeczy, którą można uzasadnić. Bicie dziecka, czy też klaps. Ja jestem przeciwnikiem. I oczywiście też zdarzyło mi się bardzo dawno temu, jak moje dziecko było małe, ja straciłam cierpliwość, dać jej takiego klapsa. Ale mam takiego kaca moralnego do tej pory, że po prostu nie. To jest jedna z gorszych rzeczy, którą można zrobić drugiemu człowiekowi, takiemu małemu człowiekowi, bo to jest totalnie bezbronna istota. Nie, to jest nasze nieradzenie sobie tak naprawdę. Najprostsze rozwiązanie, wykorzystanie tylko tego, że jesteśmy starsi, silniejsi, więksi. I mam frustrację z tego, sobie nie radzę, tak jak Pani powiedziała. Dokładnie. Trzeba się do tego przyznać. Ale w książce jest raczej, mam nadzieję, wiele fajnych rzeczy, chociaż czasami trudnych. Typu właśnie sprzątanie pokoju. I co, sprząta pokój? Ale skąd? Ale mój syn, jak się wyprowadził już ode mnie, to dzwoni i pyta,
Mamo, nie mogę teraz rozmawiać, bo ja właśnie rozmrażam lodówkę. Boże, w życiu w domu nie rozmroził lodówki. Obsłużył 2 razy pralkę. No, a się okazuje, że właśnie, że on to... No, a poza tym co wykorzystywał jeszcze? Na przykład to było świetne stwierdzenie, ale po co ja mam to zrobić, skoro ty to zrobisz lepiej? No. To też jest w książce, moje ulubione zdanie mojego dziecka. To jest Gosia, czy sprzątniesz kuwetę? Nie, bo zawsze ty zdążysz to robić szybciej. Okej, okay. Wstaję w nocy, czyszczę kuwetę, żebyś ty, kochanie, nie mogła rano wyczyścić, tak? Po kotach. Więc to są takie myki, które wymyślają. No, ale też fajne, bo są bardzo kreatywne. Nie, no, oczywiście. Czasami mamy wrażenie, że te dzieci nas... że myślimy sobie tak, dzieci nami manipulują, nie wiadomo kto kim manipuluje, ale to chyba nie o to chodzi, nie? To właśnie to jest bardziej, bym powiedziała, że to takie mówienie tymi szyframi, że sobie pewne rzeczy już odpuszczamy, a nie odpuszczamy tych najbardziej istotnych, ważnych. Ja pamiętam, że dużo czasu mi zajęło, tak wrócę do tego bałaganu, zrozumienie tego, że mój syn jest zupełnie inny niż ja. Mimo tego, że w pewnych kwestiach jesteśmy podobni, ale tak naprawdę, no właśnie on jest tą odrębną jednostką. I tak jak ja lubię mieć wszystko pięknie poukładane, on szanował przestrzeń wspólną, ale w swoim pokoju to miał po prostu koszmar. I w momencie dopiero, drodzy Państwo, kiedy odpuściłam, bo ja się zaczęłam zastanawiać, o co chodzi w tym wszystkim. Bo on sprzątał tylko wtedy, kiedy wychodził, mówi, wiesz, ja już tam się nie mogę poruszać, albo już nie mogę tam siedzieć w tym pokoju. Ja chyba w końcu posprzątam. Więc on miał poprzesuwane te granice, zupełnie inaczej niż moje. I w momencie, kiedy ja to sobie odpuściłam, i mówię, kurczę, to mi to tak naprawdę przeszkadza. Jemu nie przeszkadza, to niech tak będzie. No dobra, zamknę te drzwi i do widzenia. I tyle. No bo żadne argumenty, jak przychodził kolega, ja mówię, no Marcin, ty też tak masz? Tak, to normalne, tam pościel się tylko odkłada na boki tego. Jak przychodziła dziewczyna. No, to wtedy wiedziałam, kiedy przychodził, bo sprzątał. Mnie chyba zabije za to. To jest taki hasło. Ale tak było, prawda? I dopiero w momencie, kiedy my sobie to odpuścimy, nagle się okazuje, że życie jest łatwiejsze, prostsze i że, nie wiem, nie umrzemy z tego bałaganu. I takie samo odczucia miałam, czytając książkę. Dokładnie. Bo, kurczę, ja to wszystko przeżyłam. I żyje, i syn żyje, i ma się dobrze. I potrafi rozwozić lodówkę. No, nie wiem, kto go tego nauczył. Tak, to jest. Sprzątanie pokoju to jest hasło uwaga, przychodzi chłopak, tak? Uwaga, przychodzi dziewczyna. To jest ten moment. A teraz będzie uwaga, bo przychodzi mama z wizytą. Tak. A może nie, no po prostu ma prawo być inny niż ja. Chociaż moje dziecko na przykład się burzy, jeśli zawłaszcza naszą wspólną przestrzeń, tak? Bo ja mam gdzieś tam zostawia kurtkę, buty, torbę po szkole, jak ja jej zbieram z tej naszej wspólnej przestrzeni i odnoszę do pokoju, ona mówi, co mi tutaj przynosisz te brudy? Jednak jakieś takie pojęcie estetyki ma. I mówię, okej, zostawiałaś tam. No dobra. No i wtedy w tym swoim grajdołku już tkwi. Niech ma. I ono się tam świetnie odnajduje. Tak, jak wszyscy podejrzewam, że wszyscy, którzy mają bałagan w pokoju, mówią, że ja dokładnie wiem, gdzie co jest. Tak, tak. I to jest. A jak mama mi posprząta, no to wtedy ja tam nic nie mogę znaleźć, po co to wszystko było. Ja nie rozumiem, no przecież nic złego nie zrobiłam. Dokładnie. Chociaż w książce mam taką jedną sytuację, że jedna z zasad jest taka, że uważaj, jak twoja matka mówi, że potrafi czynić cuda, to uwierz jej, że potrafi, bo przykładem jest twój posprzątany pokój. Jakoś tak to mniej więcej brzmi, więc posprzątanie pokoju wtedy jeszcze dziecka, bo tam już nie sprzątam od dłuższego czasu, ale tak, bo posprzątanie pokoju, uff, to było wyzwanie. Skoro uczestniczyła Pani w zajęciach dla rodziców, to jeszcze chciałabym zapytać Panią o jedną rzecz i tu Państwa też, ponieważ miałam jakiś czas temu taką rozmowę ze znajomą, która stwierdziła, że ona jest przyjaciółką swojej córki. Miałyśmy odmienne zdania co do tego. Co Pani o tym uważa? To znowu odwołam się do mojego stwierdzenia, które już tutaj padło. Każdy z nas ma inaczej. To też warto się zastanowić, jak definiujemy przyjaźń. W mojej filozofii, w mojej hierarchii wartości przyjaźń jest najwyższą wartością, jaką możemy komuś dać. Więc z tego powodu tak chciałabym, żeby moje dziecko było przyjaciółką. Natomiast tej relacji i tutaj do tej przyjaźni wkrada się ta relacja, o której mówiłyśmy już, czyli mistrz i uczeń. Gdzieś tam w tym momencie powinnam, czy jeszcze teraz mam nadzieję, że tak,
towarzyszyć jako ten przewodnik, tak? Czyli trochę więcej wiem, trochę więcej potrafię. Przyjaciółka też może być taką osobą, która trochę więcej wie, trochę więcej potrafi, staje się mentorem, pokazuje ten kierunek. I gdzieś w ten, ta relacja oczywiście jest i powinna być, ale z zachowaniem właśnie tego, chociaż tak jak to mówię, tak myślę sobie głośno, że rzeczywiście ten przyjaciel cały czas może być takim mentorem, tak? Że jak sobie dobierzemy kogoś na całe życie i wybierzemy sobie kogoś za przyjaciela, to on jest takim mentorem. Natomiast czy dla trzylatka mogę być przyjaciółką? Myślę bardziej o tych relacjach. Nie, myślę, że dla trzylatka to chyba nie, ale myślę o tych relacjach właśnie z nastoletnią córką. Bo właśnie moja rozmowa ze znajomą polegała na tym, że ona mi opowiadała o tym, że ona chodzi ze swoją córką na dyskoteki. No właśnie. To jest bardzo ciekawe. Gosia, idziemy? Ja bym się przede wszystkim źle czuła, bo to nie jest moja bajka. Dyskoteka nie jest moją bajką. Są rzeczy, które nie są moją bajką i więc z tego powodu nie będę jej przyjaciółką. I chyba, i znowu, jak to mówię głośno, proszę mnie poprawiać, jeśli nie, to przyjaźń polega również w tym moim określeniu na tym, że mamy spójne poglądy, wartości, pomysły, wręcz wspólne hobby albo wspólne zainteresowania, wiele rzeczy nas łączy. Z moim dzieckiem nie wszystko musi mnie łączyć, chociażby pogląd na to na uchodźców, tak? Z przyjaciółką też się mogę na ten temat spierać, więc z drugiej strony pod takim kątem możemy się przyjaźnić. Myślę sobie, że rzeczywiście do pewnego momentu to jest tylko i wyłącznie ta relacja mistrz-uczeń, towarzyszenie na zasadzie takiej mądrzejszej istoty, jeśli tak to mogę określić, ale w pewnym momencie możemy się zrównać w przyjaźni. Czy potem to się da zrobić, to będę napisać w następnej książce. Tak? Czy jak moje dziecko będzie miało 25 lat, będę jej przyjaciółką? Czy jest to możliwe? Chyba tak. Myślę, że tak, aczkolwiek uciekałabym od takiego kumplowania się typu muszę wszystko wiedzieć o twoich chłopakach, tak? Muszę wszystko wiedzieć o twoim seksie, moje dziecko, bo inaczej to będzie skandal, jak nie będę wiedziała. Wolałabym jednak dać jej tutaj... Przyjaźń mi pozwala na taką bliskość. Jeśli będzie chciała, to tak. Jeśli nie, będę szanować jej decyzję. Ale to chyba z wiekiem przychodzi. I myślę, że w tym nastoletnim wieku to jednak za wcześnie. Nie wiem, jak państwo o tym mówią. Tak, dorośli, to dziecko ma już swoją rodzinę, tak? Mhm. Jeżeli ten rodzic jest wtedy też jeszcze... Też takim partnerem rodzic się chyba staje w tym też dla dziecka, tak? Jeżeli odczuwa taką potrzebę podzielenia się, to myślę, że dopiero właśnie wtedy, kiedy jest dorosły, zupełnie niezależny od tego rodzica, bo ta zależność mieszkaniowa, finansowa też jest ważna, jeżeli jest dorosły, ale jeszcze mieszka z rodzicami, a kiedy staje się całkowicie niezależny, to wtedy ten rodzaj kontaktu, płaszczyzna kontaktu z rodzicem może być najważniejsza właśnie. To tak jak pani. A ja się nie do końca zgodzę. Bo ja z moją mamą. Moja mama zawsze chciała, żebyśmy były dla niej mamą, muszą siostry, jako przyjaciółki. I ja w pewnym momencie powiedziałam, mamo, ty jesteś moją mamą, nie przyjaciółką. Przyjaciółka jest w moim wieku, trochę starsza, ale nie o tyle co ty. Bo ta relacja gdzieś musi jednak być jako mama ta wyżej, która może się poradzić, owszem, ale nigdy to nie będzie do końca taka przyjaźń, tylko mama jako przyjaciółka nie do końca. I dlatego teraz, jak rozmawiamy już jako ja mam swoją rodzinę, już się wyprowadziłam z domu. Jest ta relacja bliska, ale to nie jest relacja przyjaźni, tylko jak dalej, mama i córka. Mimo, że rozmawiamy na wszystkie tematy, nawet problemy jej i mojego taty, tak, jako małżeństwa, mojego małżeństwa, ale to nie jest jeszcze przyjaźń i nie będzie. To będzie po prostu relacja mama-córka. Chyba dobre było to określenie, które pani mówiła właśnie, że jednak mistrz w uczeń. Tak, gdzieś to zawsze musi być, ta jednak, tak jakby mama trochę wyżej. Nie tyle co doświadczenie życiowe, bo ja też mam siły, tak? Przeżyłam swoje. Ale zawsze musi ciut wyżej. Nie wiadomo takiej przepaści, ale zawsze ciut. Ale może to jest kwestia definicji, rozumienia przyjaźni, dlatego że jeśli przyjaźń określimy, że to jest taka relacja, w której możemy liczyć w każdej sytuacji na drugą osobę, to mama może być przyjaciółką. Natomiast jeśli mówimy o relacji, napijmy się razem wódki, przyjedźmy na dyskotekę, to wtedy przyjaciółka, nie przyjaciółka. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia rozumienia i definiowania tej przyjaźni tak naprawdę i głębi tego, jak rozumiemy tą relację, bo można być chyba z mamą przyjaciółką, ale właśnie zależy w jakim charakterze, jak to rozumiemy. Bo teraz sobie pomyślałam, to co pani powiedziała, że możemy liczyć na przyjaciela w każdej sytuacji, ale
teraz myślę sobie w każdej sytuacji, czy ja mogę liczyć na moje dziecko, bo przecież ona pewnych rzeczy nawet prawnie nie może wykonać, tak? A to nie jest kwestia chyba możliwości wykonania, spełnienia pomocy, ale nawet chęci tego, że chce pomóc, tak? Bo to jest gotowości. A czy już będzie w stanie, czy nie, to jest inna sprawa. Natomiast ja chciałabym mieć pewność, że mój przyjaciel, czyli mówię nawet o córce, bo relacji przyjaźni, że mogę na niego liczyć, ale oczywiście on wszystko jest w stanie zrobić, żeby mi pomóc. Ale ta gotowość do tej pomocy już jest chyba, wydaje mi się, takim sygnałem, że jest to przyjaciel. Słynne wygadanie się komuś do słuchawki chociażby, nie? To są takie momenty, kiedy dzwoni się do przyjaciela. Właśnie. Niekoniecznie trzeba pić wódkę, ale to jest taki moment, że i myślę sobie, że no tak, gdy ja mam, nie wiem jak pani, jak państwo, ale gdy ja mam problem, to właśnie idę do przyjaciółki, to z nią gadam. Nie gadam, chociaż nie musi dotyczyć problemu z moim dzieckiem, ale nie przygadam z nią. Jest to jednak, to jest jeszcze ten moment, kiedy Nie wiem, czy z dorosłym dzieckiem, tak jak mówiłaś, czy z dorosłym dzieckiem ta relacja może wyglądać inaczej właśnie. Ja mimo wszystko czuję taki dystans. Możemy porozmawiać z synem o wielu rzeczach. Może dlatego, że jest chłopakiem, nie wiem, może. Ale też mimo wszystko zawsze mam z tyłu głowy to, że on jest jednak moim synem. Ja jestem mamą i powinnam zachować jakieś tam granice. Mam przyjaciół. I wiadomo, że z przyjaciółmi można rozmawiać o wszystkim, tak? Z prawdziwymi. O wszelkich problemach, chociażby o seksie, tak? O związkach i tak dalej. No nie wiem, mogę porozmawiać o problemach w pracy, o czymś z synem powiedzieć mu i tak dalej. Czasami nawet to jest tak fajnie właśnie, jeśli on spojrzy na pewną sprawę z dystansem. Inaczej trochę, ma inny charakter. Ale mimo wszystko wiem, że zawsze mam gdzieś to z tyłu głowy, że ja jestem matką i nie mogę z nim o wszystkim porozmawiać. Ale włączy się hamulec, bo ten czynnik opiekuńczy, że pani go chce ochronić przed tymi problemami? Nie. Właśnie to, że nie chcę go chronić, ale no, nie mogę mu powiedzieć wszystkiego, tak jak mojej przyjaciółce. No bo on jest jednak moim synem. Że właśnie cały czas pamiętam, że ja jestem mamą i nie mogę powiedzieć mu, no nie wiem, myślę, że ja, może dlatego też, że ja uważam, że on nigdy nie będzie moim przyjacielem takim, nie w tym znaczeniu, tak? Właśnie to jest to, co pani powiedziała, że można liczyć na, w każdej chwili. Tutaj pani może się ogranicza, dlatego że na przykład z chłopakiem nie można o wszystkim być porozmawiać. Może. Ale z kolei mój najlepszy przyjaciel, the best of, wie o mnie wszystko, no to jest facet. I tutaj nie ma żadnej takiej relacji właśnie z podtekstem erotycznym, czy jakiegoś takiego flirtu. Nie, to jest autentycznie przyjaciel 310%. I wie poza moimi przyjaciółkami, nawet one wiedzą mniej na temat tego, co się dzieje w moim życiu i jak się dzieje w moim życiu, niż on. Więc tutaj myślę sobie, że bariera płci też nie stanowi o przyjaźni, tak? Tak sobie myślę. Ale jeśli bym miała odpowiedzieć teraz wprost na to pytanie, czy można być przyjacielem swojego dziecka, myślę, że w dużej mierze tak. Na 100% chyba jednak myślę sobie, że nie, że gdzieś ten moment, czy to odpowiedzialności, czy nieobciążania mojego dziecka moimi, no powiedzmy, problemami. Szczęściem chętnie się dzielę, jak najbardziej. Natomiast to jest chyba gdzieś taki właśnie, tak sobie pomyślałam o tym hamulcu, jak pani opowiadała, że nie wszystkim chciałabym obciążać moje dziecko. Bo potrafię mówić o emocjach, o tym, co czuję, że jest mi źle i tak dalej, co się dzieje i bardzo dużo, ale pewne sprawy takie bardzo intymne i jakieś takie właśnie też, żeby go nie obciążać czymś, to jednak jakaś granica zawsze jest. To trochę tak, jak sobie myślę w tym, o tym też pani pisała, takim podglądaniu na Facebooku, tak? O, tak. Byciu przyjacielem, byciu znajomym na Facebooku swojego dziecka. Mnie raz syn zbanował, tak? Potem nie przywrócił do łask, już wiedziałam dlaczego. Więc jak ja lajkuję jego zdjęcia, to nie za często i nie wszystkie i nie komentuję, tak? Zastanawiam się, jak komentuję, bo ja tak pamiętam, że jestem jego mamą, a to, że jestem jego znajomą na Facebooku, odbieram jako zaufanie. Choć przyznaję, że szok przeżyłam, czytając tam właśnie dokładnie tak samo, tak? Czytając jego komentarze. I pamiętam, jak kiedyś wrzucił zdjęcie z papierosem. O Boże. No i co teraz zrobić, tak?
czy mu tam zadzwonić, czy skomentować. Kochani, no przecież. Kiedy tańczą. To są takie trudne sytuacje, ale nie, odebrałam to też jako ogromny dowód zaufania, to, że jestem wśród tych znajomych, ja mówię, nie zrobię mu przysłowie wejścia na Facebooku, potem się mogę w domu w rozmowie do tego odnieść. Ja znajomą na Facebooku mojej, które zostałam całkiem niedawno, bo oczywiście tak zwana kontrola rodzicielska jest, chociaż sfery, w których powinnam ją kontrolować, jak się okazuje, jest znacznie więcej niż Facebook. Jest Instagram, jest Twitter, jest całe mnóstwo jeszcze Snapchaty i tym podobne rzeczy, więc uczę się tego, robię wielkie oczy. Natomiast znajomą zostałam całkiem niedawno i nie wiem też, czy to jest dobre, tak? Bo to jest jej świat. Fajnie, jak mnie zaprosiła, cieszę się, że jestem w tym świecie. Ale na przykład nie wiem, czy powinnam lajkować, czy nie lajkować. To są interwencje. Czy teraz, czy Państwo też mają takie problemy? Mamy dobrze. Mam dwóch synów i powiem właśnie przypadek z Facebooka. I mam syna znajomych, potem jego dziewczyny, jego byłe dziewczyny, ich mamy, ich byłe. Ale tak mi się powiększa. I teraz nie wiem, nie jest jego dziewczyną, czy mam ją już od po prostu. Wyszło ci ze znajomych, a co tą przyszło? Nie lajkować jej zdjęć. Znaczy jeździła, bo między moim wieku i się wymieniamy, komentujemy. I co, mam ją teraz odciąć? Czyli to są po prostu takie sytuacje śmieszne. A ja myślę, że można... Lepiej nie być tych znajomych syna, bo potem nie wiadomo, jak się dalej... Życie potoczy. Ja mam tak w telefonie właśnie Kacper albo jakiś tam jeszcze inny, mówię, no był, ale chyba już nie będzie. Czy już go usunę, czy jeszcze? Jej mama tutaj, tak, czy jej tato, no bo szkoda, ktoś się tutaj zobaczy, co tam ja robię, a jaką on ma mamę, a jakiego ona ma tatę. I to się potem robi taki wianuszek, a taka ciotka się przyczepi, a to... I nagle się ma 10 znajomych i mówię, może skąd ludzi znam? A oni już 3 lata tak, nie są razem, nie? Tam dalej, teraz usunąć, to się obrażą. A może wrócą do siebie, bo to a też taka dynamika. Na ulicy i co wtedy? Nie są to proste dylematy, dlatego właśnie też książka dla dzieciaków, żeby wiedzieli, że rodzice mają kłopoty z tym ich życiem. No, dokładnie tak. Szkoda właśnie tak, że nie ma nastolatków tutaj z nami. Wszystko przed nami. Może dla nich zrobimy kolejne spotkanie i posłuchamy ich opinii. No to też w szkole dla rodziców chyba już na drugim etapie, bo są dwa szczeble. Był taki moment, że rodzice przychodzili, dobrze pamiętam, był taki moment, że rodzice przychodzili ze swoimi nastolatkami. Dzieciaki były doproszone jakby do tego towarzystwa, tak? I teraz jak się pojawiło to hasło od instruktorek, to rodzice wpadli w autentyczną panikę, że jak to? Przecież my o takich poważnych rzeczach tutaj rozmawiamy. Jak mamy ich doprosić do tego towarzystwa? Jak tu ich pokazać siebie z takiej właśnie tej strony, no troszkę taki odsłonięty brzuszek szczeniaka trochę, tak? Bo rodzice rozmawiali sobie o tych właśnie problemach, odkrywali, że nie jesteśmy sami w tych problemach. Że potrafimy, że no właśnie, że coś jest nie halo, jesteśmy niedoskonali i potem jak się pojawiło hasło, że przyjdą wasze dzieciaki tutaj, to rodzice autentycznie bali się tej sytuacji, bo jak to? Dzieciaki zobaczyłyby ich w trochę innej perspektywie, nie tej najmądrzejszej, najfajniejszej osoby, która wszystko wie i każe sprzątać pokój, tylko takiej trochę pokazującej, okej, okay, nie znam tego, nie potrafię, nie radzę sobie z czymś, nie? I mówię o tym szczerze, nie udaję, że jestem bohaterem. Także trochę mamy, trochę z tą, myślę sobie, że wiele rodziców, wielu z nas ma z tym taką swoją doskonałością, z tym wizerunkiem, który kreujemy dla swoich dzieciaków, mamy trochę problem, nie? Nie chcemy być tacy doskonali. Ale jak się przyznamy, że nie jesteśmy tacy doskonali, to myślę, że będziemy bardziej wiarygodni na własnych dzieci. Choć dzieciaki też to potrafią wykorzystać. Szukam jakiejś takiej... Ja mam wrażenie, że dzieciaki mają taki głębszy oddech, że po prostu jak widzą, że rodzic jest właśnie niedoskonały, tak, to zdają sobie sprawę z tego, że oni też mogą mieć błąd, tak, skoro mama czy tata może jakiś błąd w życiu popełnić, czy popełnił, tak, to ja też mogę i można dalej żyć, tak? No tak, bo
częściej się potkniesz, albo wiesz, że się potkniesz, nawet jak upadniesz, to lepiej właśnie pokazać, myślę sobie z mojej perspektywy, przynajmniej tak się staram robić, pokazać, że możesz się z tego podnieść, tak, i pójść do przodu i wyciągnąć z tego wnioski, niż udawać, że się nic nie stało, tak? Albo że ktoś to za mnie załatwi, albo że ktoś jest właśnie od tego, żeby to za mnie załatwić, pokazać palcem. Nie, no bo to my się potykamy, my wyciągamy wnioski, my idziemy do przodu, my się rozwijamy. My, ja jako matka, ale też mam nadzieję, że moje dziecko jak widzi, że po kryzysie idę do przodu, że wpadłam na kolejny genialny pomysł, jak zarobić 3 miliony na konia, to może gdzieś tam to właśnie to pakowanie walizki się cały czas dzieje, tak? Że to jest coś, co możesz wziąć dla siebie i możesz się tego nauczyć i możesz sobie wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość i korzystać, jeśli tylko będziesz chciała. Tak myślę. A konia pani nie kupuje. To jest wyzwanie. Obiecałam mojej córce, że dostanie konia. Pierwszy argument był taki, że nie kupię jej konia, bo jest nieodpowiedzialna. Potem jak zaczęła się stawać odpowiedzialna w różnych sferach, to powiedział, nie kupię ci konia, bo musisz mieć 18 lat. I niestety zaraz będzie miała 18 lat. Nie mam pomocy, szukam jakiegoś kolejnego argumentu. Teraz możesz powiedzieć, że musi zacząć maturę i dostać się na studia. Dzięki, biorę to. Wszystko jest fajnie, bo powiedziałeś, że zmieniła się sytuacja finansowa. To nie działa. Nie. Przerabiała. Tak, dokładnie. Nie uległam z psem. Niestety, chyba na szczęście. Ale sam powiedział, że sobie kupi. Z tym, że podchodzi do tego teraz bardzo odpowiedzialnie, bo jeszcze nie teraz, za czas jakiś. Tak? A tak to bym została pewnie z tym psem i go wyprowadzała. Mieliśmy tylko chomiki, na tym się skończyło. Od czegoś trzeba zacząć, no tak. Czy Państwo mają jakieś pytania do naszego gościa? Tak, co z tym konkursem? Nie wygrałam, ubolewam, bo całkiem niezła kasa była do wzięcia. Ale to, ja się śmieję czasami, bo to chyba trzeci konkurs, z którym startowałam. Żadnego nie wygrałam. I pocieszam się, że to jest tak jak w miłości. No kiedyś trafię, tak? Kiedyś trafię. To może trzeba spróbować też z katalogiem, bo kiedyś trafię i tego konia jednak kupię. Teraz wiesz co, muszę ci powiedzieć, że rzeczywiście ostatnie to były takie kumulacje mega, bo to byłby bardzo duży koń z danym wyposażeniem. Ale niestety jeszcze nie ten moment. Chociaż jak w tym dowcipie, daję Bogu szansę, a niestety jednak... Jednak coś tam jeszcze jest, tak, ma inny plan. Czekam, może coś wymyślę. A kolejna książka? No właśnie, ten rozdział ostatni, drodzy Państwo, 22, tak? 22. Wizja przyszłości, czyli co Was jeszcze czeka? O nic, nic z tego. Ten i kolejne rozdziały dopiszecie sobie sami. Ty, drogi nastolatku, i Twoja mama. I powodzenia oczywiście. Pojawiały się pytania, czy powstanie ciąg dalszy. Po tych pytaniach pomyślałam sobie, że po pierwsze, że fajnie mi się pisało i cieszę się, że to jest zupełnie inna książka niż te dwie poprzednie, które mają inny charakter, są poważniejsze, są, jak mój przyjaciel określa, depresyjne. I taki miały być. To jest zupełnie inna książka, więc gdzieś tam pojawiła się pokusa, że może rzeczywiście dopisać by ciąg dalszy. Odzywa się też pedagog, że żeby mówić właśnie o tej poważnych rzeczach, o pedagogice, o wychowaniu, o tej odpowiedzialności, żeby mówić w sposób lekki, bo za dużo mamy tej takiej mocnej, ciężkiej pedagogiki, odpowiedzialności, wtłaczania, że trzeba. I z taką wizją porażki, że przecież no, jak się nie uda, to, no, no to kurczę, tutaj myślę sobie, że jak się nie udaje, to podejmij drugą próbę. I tak przynajmniej starałam się tą książkę pisać i pokazywać tą relację, a nie z takiej ciężkiej pedagogiki, że jak ci się nie uda, to jesteś beznadziejną matką, beznadziejnym rodzicem i w ogóle skocz w przepaść, bo już nic ci się nie uda w twoim życiu. Nie, myślę sobie, jestem przekonana, że lżejsza pedagogika ludzkim językiem, tak jak tutaj rozmawialiśmy, mówiąc o tych swoich problemach i o swoich wyzwaniach, że to jest ten klucz. No i nastolatek w wieku 12 lat jest zupełnie innym nastolatkiem niż w wieku 17-18, albo pojawiają się zupełnie inne problemy, zupełnie inne wyzwania dla rodziców.
Więc gdzieś tam odłożyłam sobie z tyłu głowy ten pomysł i nie odpowiem wprost, czy tak, czy nie. Przywiązuję się do niego, więc mam go z tyłu głowy, natomiast następna książka, strasznie się z niej cieszę, zresztą do wszystkich książek się strasznie cieszę, ale z tej, która jest następną jeszcze bardziej niż strasznie. To jest cykl reportaży, kiedyś robiłam do telewizji publicznej pod takim tytułem Czy Bóg tutaj zagląda. Jeździłam po takich małych wioskach popegeerowskich. Założeniem było to, że nie może tam mieszkać więcej niż 100 osób. I rozmawiałam z nimi, z tymi ludźmi na temat różnych takich ważnych rzeczy. To brzmi bardzo patetycznie, ale z przyjemnością słuchałam ich. Rozmawiałam o miłości, o przyjaźni, o relacjach, o kłamstwie, o takich wartościach, które każdy z nas traktuje jako bardzo oczywiste w swoich kategoriach, w swoim pomyśle. Jakbym tutaj rzuciła Państwu hasło, czym dla Was jest kłamstwo, to każdemu się gdzieś tam pojawia jakieś myślenie, niekoniecznie spójne u nas wszystkich. I właśnie rozmawiając z tymi ludźmi na prowincji, tak to nazwę, tak dużo się nauczyłam i tak dużo fajnych, wartościowych rzeczy dla siebie wyciągnęłam. Bardzo egoistycznie potraktowałam ten cykl i ta książka właśnie też taka trochę egoistyczna jest, ale jest spisane w zasadzie jeden do jednego to, o czym rozmawiałam i to, jak ludzie mi odpowiadali, jak opowiadali, jak czasami czuli taką ogromną potrzebę, żeby się po prostu przed kimś wygadać, tak? Bo w tej społeczności już wszyscy ich znają, a tu pojawił się człowiek taki trochę znikąd, z mgły i pewnie sobie zaraz pójdzie, więc mogę mu powiedzieć wszystko, co mi w duszy gra. I to jestem ogromna wdzięczna, że mogłam robić te reportaże i ogromnie wdzięczna, że ta książka się właśnie pokaże, bo ta książka jest takim przedłużeniem tych reportaży i tej opowieści, tej historii, tej filozofii, którą można wziąć dla siebie, z pełną pokorą absolutnie. I będzie wiosną wydawnictwo Forma i nad tym teraz pracujemy. Mam nadzieję, że te terminy, które są ustalone, uda się nam dotrzymać. Czyli trochę trudniejsze, poważniejsze tematy. Poważniejsze, no i też oczywiście to, cały czas mówię, że korzenie, bo to jest to, co robię na co dzień, czyli dziennikarstwo, tak jak to powstało na bazie jednego reportażu i poszło i rozwinęłam moją bohaterkę w powieść. Tak jak Nie całkiem dobra kobieta, to są absolutne doświadczenia moje osobiste, bardzo osobiste, z takim kluczem trochę terapeutycznym. Tu mamy absolutną zabawę i mam nadzieję, ale też z nutką pedagogiki, bo przecież muszę się powiem wymądrzać trochę. Tak samo będzie z Bogiem. Jest to książka o wartościach takich, o których czasami no niestety zapominamy, tak? Czym jest prawda, czym jest dobro, czym jest miłość, każdy z nas to interpretuje inaczej. I fajnie było mi poznać, a mam nadzieję, że czytelnikowi fajnie będzie poznać tą inną perspektywę, to o czym myślą inni i jak myślą inni ludzie. Nie z naszego właśnie grona przyjaciół, tak? Rozmawiamy sobie o rodzicielstwie w gronie przyjaciół i to już wszyscy się znamy. A tu miałam okazję poznać pogląd zupełnie obcych ludzi, którzy się otwierali przede mną, za co jestem absolutnie wdzięczna. Tak się rozgadałam. Ale w epilogu napisałam coś takiego, że to, co oni mówili, to, co ten świat, który oni mi zostawili w książce i w reportażach, on się już nigdy nie powtórzy. Bo to są ludzie z wysep popegeerowskich, którzy cały czas tęsknią za tym, co było wcześniej. Co dla nich było poukładane, było wartością i ich tam po prostu tak jakby ktoś nawet nie wyjął z tego środowiska, tylko jakby im wykroił kawał świata z ich życiorysu. I oni zostali z taką pustką wokół i często ta pustka wokół przeniosła się do pustki w środku. Takiej pustki, z której oni nie wiedzieli, co zrobić. Tak? Mają potencjał, mają swoje marzenia, oczekiwania, potrzeby i nie wiedzą, co z tym zrobić, bo wszędzie jest daleko. Mam nadzieję, że ten klimat udało mi się oddać w książce. Po ukończeniu książki myślę, że chcemy kolejną część instrukcji, bo brakuje tych ważnych tematów. Nastolatka, który dojrzewa, tak, ma trudniejsze wybory, kiedy już przekonał się, że warto chodzić do teatru, prawda? Nie wrzucała mamy ze znajomych na Facebooku, no ale też przeżywa poważniejsze tematy związane z przyjaźnią, z miłością, z poważnymi wyborami.
z tym, że staje się pełnoletni i musi być w pełni odpowiedzialny też za swoje czyny, za to, co robi, bo to też nie jest łatwe. I nie zawsze dzieci chcą mieć te 18 lat, bo widzą, że to już jest odpowiedzialne, że jest inaczej. I te problemy z nastolatkiem ciągle jeszcze są inne. Niby już trochę wiemy, jak tam go obsługiwać, tak? I w drugą stronę również, ale myślę, że nie do końca, także książka jest na pewno potrzebna. Także ten rozdział 22 czy 23 teraz powinien być jeszcze dopisany. Okej. Okay. Na to liczymy. Mam nie wiem jak mówię. Państwo, ale nie liczę. Znaczy, że każde dziecko też jest inne, prawda? Jak wychowujemy, ja mam jednego syna, ale tak jak rozmawiam ze znajomymi, którzy mają więcej niż jedno dziecko, dwoje, troje, i mówią, wychowuję tak samo, w tym samym domu, ci sami rodzice, a te dzieci są zupełnie różne. To też jest niesamowite. Jak moje rodzeństwo, była nas czwórka i każdy z nas jest absolutnie innym człowiekiem. Nawet nie, znaczy może fizyczne podobieństwo gdzieś tam jest uchwytne, ale inaczej sobie poukładaliśmy życie i inne miejsce wybraliśmy na mieszkanie, inne, nie, z siostrą jesteśmy, ona jest pedagogiem tylko nauczanie początkowe, a ja pedagogiem ogólnym, więc to jest chyba jedyna rzecz, która tak naprawdę nas łączy, ale tak, rodzeństwo jest absolutnie inne i dzieciaki są inne i każdy człowiek jest zupełnie inny, więc to jest fajne w sumie. Samo przeczytanie chyba instrukcji nie wystarczy. Na początek? Odkurzacz, pralka są dużo prostsze w obsłudze, zdecydowanie. Czy Państwo chcą jeszcze o coś zapytać? Zapraszamy do dyskusji. Jak się czuła córka? Jeszcze zapytam. Tak. O, wywołam do odpowiedzi. Mogę. To jest wygodne. Tak? Ale jednym zdaniem, kochanie, co? Ja się bardzo dobrze czułam, tylko czasami tak głupio, jak mama o mnie gada, nie? No spokojnie, ja myślę, jak nie sądzę, że nagranie co będzie. Więc tak chciałam podpytać o wrażenia. Ja się cieszę bardzo, że mama wydała tę książkę i jestem dumna. A nie boisz się następnej części? Boję. A ja myślę, że nie mamy się czego bać, że większe lęki my mamy. Ja jestem mamą dwóch synów, co roku pierwszy czwarty. 5 studiuje psychologię, drugi właśnie cały, jakby nastolatkiem to mnie straszył, tak jak pani córka chciała pracować na kasie, mój jako chłopak chciał być drwalem, ale w Norwegii. Ale sobie pomyślałam, że do dzisiaj nie mam tutaj dużo moich królatów w Polsce do wycięcia, ale dzisiaj jestem spokojna, bo właśnie dzisiaj otrzymałam wiadomość, że dostał się na wymarzone studia, będzie archeologiem, będzie studiował w Warszawie, także te lęki były zupełnie niepotrzebne. Czy zdał maturę właśnie, co z niego wyrośnie, a czy dostanie się na studia, czy właśnie skończy gdzieś jako trwały w lesie. Będziecie nas tylko tak straszą, bawią się z nami, drażnią nas, ale potem sobie spokojnie układają życie i idą dorosłość. Nie mamy się czego bać. Myślę, że my bardziej się boimy o te wszystkie historie, ale historie w głowie. Długo to... Tak, za to, żeby to przeczuwacie własnego syna. Możemy powiedzieć, że nasza córka, która jest od niego kilka lat młodsza, zdecydowanie szybciej dorosła i zdecydowanie jest innym absolutnie człowiekiem. Też wychowaliśmy ich razem oboje, a każdy z nich od samego początku było inne i dość szybko nauczyliśmy się poszerzać bądź zawężać granice w stosunku do jednego i drugiego, dostosowując to do nich właśnie, także no, oboje dorośli, też nie mieszkamy z nimi i jakby nie mamy problemów w relacjach, nie mamy kłopotów z nimi, ale ja uważam, że problem jest w nas, tak na dobrą sprawę, problem jest w nas, bo my byśmy chcieli wykreować ich na ludzi nieomylnych, cudownych, ale na to pierwsze pytanie, czego chcielibyśmy dla dzieci, to zawsze u mnie było priorytet zdrowe i szczęśliwe. Niesamowite. Mówię, jakby ta lekcja z tych pierwszych zajęć właśnie moich, mówię, pomyśleliśmy miliard rzeczy. Mi nie przychodzi do głowy, że można takie rzeczy chcieć dla swojego dziecka, ale tego szczęścia nie było i to było... Mówię, kurde, taka lekcja, taka potężna dawa, że warto sobie uświadomić rzeczy najprostsze i najoczywistsze, tak? Tak jak pomyślałam sobie teraz, czy my
nie wiem jak Państwo, ale na przykład czy mieliście jakiś wzór jako rodzice, czy ktoś ma wzór rodzica, mamy autorytety, mamy swoich ulubionych, nie wiem, filozofów, autorów, książek i tak dalej, bohaterów bajek, ale czy mamy w głowie wzór rodzica, z którego chcielibyśmy czerpać? No mamy swoich rodziców. Moi rodzice zachowali 7 dzieci, tak? A ja mam tylko 2. Pomyślałam sobie, jak moja mama dała radę 7, to ja 2 nie dam. I mój ojciec na przykład, tak? No to wszyscy się wykształcili, pokończyli studia, dzisiaj robią kariery i są po świecie wszędzie. I mówię, to ja mam tylko 2, tak? Więc na pewno jakoś tam sobie dadzą radę. Ale też pomyślałam z kolei o kolejnym moim znajomym, który jest z domu dziecka. Jemu strasznie brakuje tych korzeni. Jest niezwykłym człowiekiem. Jedna z nielicznych osób, o których ze śmiechem mówię, że imponuje mi, to już jest dużo. Pocieszam się trochę, ale jest naprawdę niezwykłym człowiekiem. I bez tych korzeni. Teraz pytanie, jak on tworzył wzorzec tego, żeby być ojcem, tak? To jest ciekawe. Czy pojawiają się w ogóle takie myślenia? No to tu mogę sięgnąć jeszcze dalej, bo mój ojciec właśnie był w domu dziecka i sam stworzył rodzinę, tak? Tak, z tyloma dziećmi. A też nie miał tych korzeni. Czyli można wnioskować, że niekoniecznie musi być ten klucz z domu wyniesiony, bo przecież te rodziny, które tak popularnie nazywam patologicznymi, tak? Czy to z problemem alkoholowym, czy z przemocą, więc oby nie przenosiły dzieciaki właśnie tego wzoru. Ale mama miała, tak, ale też nie tak się dobrali, po prostu się tak udało stworzyć. Ja myślę, że też trochę jest tak, że my trochę zapominamy o takich pierwotnych naszych odruchach, jak intuicjach. Często bardziej słuchamy się kogoś z zewnątrz, czy podręcznika jednego, drugiego, które są różnie oceniane, a zapominamy o tym, co mamy w środku, co czujemy. Często się okazuje później, że to, co czuliśmy, było najrozsądniejsze, co można było zrobić, więc wydaje mi się, że trochę do nas ze środka trzeba zajrzeć. I tego wzorca poszukać, bo często on jest, ale my wolimy gdzieś na zewnątrz szukać, douczać się, chociaż ja nie mówię, bo trzeba się oczywiście uczyć i to jest absolutnie do końca życia wskazane każdemu. Natomiast myślę, że ta część nas powinna gdzieś zawsze zostać i zawsze ten balans wytworzyć między intuicją, wyczuciem, a tą wiedzą z zewnątrz. Chyba nie ma takiego wzorca jednego. Każdy chyba, wydaje mi się, że powinien gdzieś go szukać, ale nie opierać się tylko na jednym, bo może się okazać, że w jego przypadku to nie będzie dobre. No w sumie fakt. Ja mam sobie przypomnieć, jak my byliśmy nastolatkami. Ja miałam same 5, a moje dziecko co? Ale ty nie miałeś. Pamiętam moją rozmowę z przyjaciółką właśnie. Miałam wątpliwości, jakie związane z moim synem, gdzieś tam chciał wyjechać. Ona tak patrzy i mówi, słuchaj, pamiętasz jak byliśmy na stopa, jak miałyśmy tam 18 lat? No właśnie. I to takie nagle się okazało, że cofnięcie się w czasie, postawienie się w tej samej sytuacji gdzieś tam ileś lat temu, kurczę, no pojechałam, przeżyłam i byłam w miarę rozsądna, bo wsiadałyśmy tylko do samochodów, gdzie był jeden kierowca. Znaczy był jeden kierowca i nie było pasażerów żadnych, więc było bardzo bezpiecznie, no, w miarę. Więc takie sytuacje, nie? Gorzej jak dziecko wie na przykład, co mama robiła w tym wieku i mówi, a pamiętasz, a ty to w moim wieku zarobiłaś to i to i byłaś tu i tu. No to już wtedy musimy jakieś poszukać mocniejszych argumentów, żeby przekonać do czegoś innego. To też na warsztatach z nauczycielami, które prowadzę, jest jedno z takich ćwiczeń, że nauczyciele wymieniają te emocje, które są dla nich ważne, cechy, które były ważne w ich wieku, a te w kontekście swoich uczniów. I daje im się zadanie, takie ćwiczenie właśnie, przypomnijcie sobie Państwo, i tam 20, 30, 40, czasami 60 lat mają ci nauczyciele, jakie były emocje wam towarzyszyły, jakie problemy się pojawiały. I potem po tym ćwiczeniu tam jest omówienie i widać taką niesamowitą zmianę na ich twarzach wręcz, jak oni sobie zaczynają uświadamiać, że ten uczeń, którego oni tam cały czas traktują i młotkują, żeby się czegoś nauczył, żeby dostał jakąś tam pozytywną ocenę, został odkryty w innej perspektywie. Właśnie oni sobie odkliknęli te emocje, które były w nich, a które teraz są w ich uczniach. I to jest takie wow wręcz. Oni czasami tak mówią, Boże, ja zupełnie zapomniałam, że to są te emocje, że to nie może być problemem pryszcz na brodzie, a nie to, że nie znam wzoru na, nie wiem,
Twierdzenie Pitagorasa. Na przykład, tak? Więc bardzo fajnie to funkcjonuje i bardzo fajnie widzę to, ja z przyjemnością obserwuję właśnie tą zmianę, jak się u dorosłych ludzi odklikuje to, że można, kurczę, inna perspektywa. Wejście w cudze buty też. Tak. Bo to absolutnie dużo daje. Taki wyjazd, to też jest rzecz, z którą się zmagam z moją córą. Wyjazdy gdzieś poza moją kontrolą, z jej towarzystwem. I no oczywiście, pierwsze odpowiadam, bo dzisiaj będziesz jeździć, tak? Ale z drugiej strony, jak się tam w głowie to wszystko układa, przypomina. Ja już w ogóle byłam poza swoją rodziną, kiedy miałam tyle lat co ona, więc szkoła w Szczecinie, rodzina w Międzyzdrojach, więc generalnie jest zdana tylko i wyłącznie na siebie. A tutaj cały czas ten taki zagarnianie tej kwoki do gniazdka jeszcze, nie? Ja przeżyłam wszystkie wyjazdy na usta. W tym roku też jadę. To hardcore. Szacun. Także to co, raz po niej jechałam, żeby nie przyjechać, bo już nie mieli czym wrócić, więc musiałam się pakować z nocy, pojechać na dworzec i odebrać po prostu w Kostrzynie, bo albo piechotą, albo siedzenie tam na dworcu do rana. Ale przyjechałam, otworzyłam drzwi, jak zobaczyłam to całe towarzystwo, to dosłownie miałam cofkę, bo tam były takie zmruty to wszystko, po prostu powiem, że siedzieli tam po tygodniu, a tym co powiem, wsiadajcie szybko, chłopaki, dziewczynami, zatknęliśmy drzwi i z powrotem. Ale uratowali, wtedy mama była potrzebna. Jeden telefon i mama jest, tak? No tak, no. Właśnie to jest to zaufanie. To tak? Jest to zaufanie, ale też przyjaciel, który tutaj mówi. Tak, tak, i mama, i przyjaciel z tym. I wtedy wie, że to ostatnia deska ratunkowa ma po nas przyjęcie, po nasze koleżanki, po nas, bo wszystkie bagaże śmierdziało tym ogniskiem. Boże, zanim dojechałam, to naprawdę, bo to wszystko uwędzone po prostu tam po tym stopu. Co tam było? Potem wszystko zostawiliśmy, ja mówię, nawet tego do domu nie wnoście, wszystko zostało w ogrodzie. Do rana, za bramą, mówię, jutro tam idziecie, pierzecie, sprzątacie samochód do oczyszczenia. Ale tak. Ale można przeżyć, można. Trzeba trochę właśnie empatii, też zrozumienia. Tak, ale ja myślę, że tutaj też hierarchia funkcji, prawda? Tak jak w życiu generalnie wszystko ma swoją jakąś tam hierarchię i kolejność, to matki zostaną zawsze najpierw matkami, a później można przyjmować wszystkie inne role i funkcje życiowe. Tak mi się wydaje. Ale też z kolei pojawia mi się pytanie, co to znaczy być matką, nie? Bo myślę sobie, że do hasła matka można wrzucić tą bycie przyjaciółką, bycie też, nie wiem, czasami pielęgniarką. Ja się śmieję, jak mówię mojej córce, że jestem firmą usługową, bo moje dziecko to czasami traktuje mnie jak taksówkę, tak? Mama przyjedź, mama odwieź, mama zabierz. No tata nie dzwoni, tylko do mamy, prawda? Bo mama zawsze. A z tatą może się zdenerwować i powie, sami sobie wracajcie. To jest takie... pojęcie, które myślę, że z jednej strony jest nie ma porównania z niczym innym, tak? Bycie matką. I matka jako słowo, jako zawód, tak to określę. Ale z drugiej strony też może zawrzeć wszystko wręcz, tak? No to jest pierwsze hierarchia. Najprostsze. Pierwsze słowo, które wypowiadamy zazwyczaj. No. Najprostsze. Prostsze. Najpiękniejsze chyba. Teraz ale na też panowie by się obrazili. No, proszę bardzo. Choć mój syn nie mówił na mnie. Mama na początku go wołał, ej. Ej. Mówił inne słowa, które było bardziej potrzebne. Tata, baba. No. A mama to zawsze była. I właśnie to rozumienie się bez słów. To pewnie też dlatego. No to tak, matka jest zawsze pod ręką. Matka podręczna, wręcz można tak to określić. No. To mamy prawie tytuł. Następne książki. Drodzy Państwo, dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy za to, że Państwo się włączyli do naszej rozmowy. Teraz zapraszamy na takie krótkie spotkanie już w kuluarach, na podpisywanie książki, rozdawanie autografów. I zapraszamy. Dziękuję bardzo.